Wyzwanie Anny. Specjalnie dla ciebie. Proszę cię, piłeczko, nie leć w tamtą stronę. Hurra, chłopaki, znowu wygrałem. Niech żyje, brawo, Gigi. Świetnie, Gigi, tak trzymaj. Dosyć, koniec, chłopcy. To niemożliwe. Dlaczego przerywa? Jeszcze nie koniec. Boicie się mnie? Nie martwcie się o mnie, mogę grać dalej. Cisza. Na dzisiaj koniec. Jutro dokończymy mecz. Czy mówię jasno? To nierozsądne. A może ma rację. Wychodzimy, wszyscy do domu. Cześć, kapitanie Andrew. Przygotuj na jutro dużo drobnych. Przegracie i musicie mi postawić hamburgera. I kilka kolejek w Luna Parku. Lepiej zrób coś ze swoją ręką. Ale mnie boli. Okropnie, strasznie. Naprawdę cię tak boli? Słuchaj, przyjacielu, gdyby mnie nie bolało, nie jęczałbym od godziny, to chyba jasne. Mimo bolącej ręki grałeś bez pudła. Jestem pełen podziwu. Wzruszyłem się do łez. Dziękuję ci, Gigi. Moja ręka, orety. Przepraszam cię. Nic ci nie jest? Zrobiłeś sobie krzywdę? Uwaga! Oj, Gigi! Wyjdziesz z tego, przyjacielu, wyjdziesz! Nie musisz mnie pocieszać, wiem, że jestem ciężko ranny. Proszę cię, przyjacielu, idź do Anny i powiedz jej, że Gigi poległ na polu chwały. O nie, Gigi! Jeszcze nie umarłem. Chłopaki, oto znowu wasz kochany Salomon. Długo mnie nie było, myśleliście pewnie, że wypadłem z gry, co? O, jak mnie boli, dłużej nie wytrzymam. Co za piekielny ból, okropny. Musi go piesko boleć. Jesteś pewien? Twój przeciwnik nie jest wcale taki dobry. Spokojnie z nim wygrasz. A Gigi dostanie nauczkę. Musi zrozumieć, że ping-pong to poważny sport. Załatwione. Odprowadzę cię do domu. Dziękuję, mieszkam tuż obok. Nie rozumiesz, że twoje towarzystwo sprawia mi przyjemność? Chodźmy. Czego chce to okropne psisko? Chcesz się zbliżyć do Anny? Nie, nie ma mowy. Nigdy nie widziałem tak bezczelnego psa. Wynoś się stąd. To ty jesteś bezczelny. Salomonie, prawie zdechłem. Co zrobiłeś mojemu biednemu pieskowi? Śliczny, dobry piesek. Muszę być silny. Muszę wytrzymać ten ból, bo nie postawią mi hamburgerów inni ci z Luna Parku.
Nie rób tego, Gigi, oszalałeś? Rozumiem, że jesteś zrozpaczony, bo Anna ma adoratora, ale to nie powód, żeby popełniać samobójstwo. Nie zauważyłeś, że w pętli jest ręka, a nie moja głowa? Naprawdę? Bardzo mi przykro. Poczekaj chwilę. Udajesz, że chcesz mi pomóc, a tak naprawdę to kpisz ze mnie, co? Jak możesz tak o mnie myśleć, Gigi? Widzisz, co spotyka złych chłopców? Nadal cię tak mocno boli? Tylko ty jeden mi współczujesz. Przykro mi. Widać, że jeszcze bardzo boli. Daj mi rękę. Co ty robisz? Dzisiaj zachowałeś się jak prawdziwy bohater. Moja ręka jest zdrowa, ale nie będę mógł już stosować mojego zabójczego uderzenia. Nie musisz się tym martwić. Jesteś bystry, uda ci się z pewnością znaleźć inne magiczne uderzenie. Wiesz, co powiedział kapitan? Kapitan? Anna nie jest już kapitanem drużyny koszykówki, nie wiesz o tym? Mówię o kapitanie Andrew. Andrew? Salomonie. To nieładnie. Nie spodziewałem się tego po tobie. Wszystko w porządku. Gigi? Co ci jest? Nie umieraj. Gigi? Już mi się znudziło umierać w twoich snach. Czasami ludzie zachowują się gorzej niż bestie. Chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje. Strasznie mi przykro, ale do tej pory nasz Salomon nie skrzywdził nawet muchy. Proszę się tak nie przejmować. Pies obronny powinien być agresywny wobec obcych. To nic poważnego. Po co ten bandaż? Nie rób sobie kłopotu, Anno. Na wszelki wypadek nie chciałabym, żeby ci się coś stało. Nie ma mowy. Dobrze się czujesz? Oczywiście. Nie martw się, Anno. Nic mi nie jest. No i co? Nic nie widzę. To niemożliwe. To wygląda jak kasa pancerna. Słuchaj, przyjacielu, byłem pierwszy. Posuń się. To ty się posuń. Mama Anny. Przyniosę wam herbaty. Hej, rozmawiali o tobie. Też mi się tak wydaje. Wspaniale, jest herbata. Ja i mój przyjaciel też dostaniemy? Oczywiście, chyba potrafisz sobie zrobić. Jasne, że potrafię. Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Tyle powinno wystarczyć. Ojej, ale gorzka. Zostawiam was, moi drodzy. Co się tam dzieje, Salomonie? Nikt się źle nie czuje? Nie, piją herbatę. Ile razy mam ci powtarzać, żebyś się nie darł? Co się dzieje? Anno, zaczekaj, lecę na ratunek. Niesłychane, to w telewizorze. Nie wiesz, że to nieładnie wchodzić do pokoju bez pukania? Idź już sobie. Wynoś się. Dobrze, już wychodzę, Anno. Nie znoszę niewychowanych ludzi. Je dużo, bo jest zdenerwowany. Na to wygląda. Będzie cię to drogo kosztowało, Andrew. W Luna Parku zjem tyle hamburgerów, aż pęknę.
Musiałem coś wrzucić na ruszt. Komu? Cukierki, chrupki, zimne napoje. Hej, daj mi torebkę cukierków. Proszę, przyjacielu, za jedyne 300 wy. Trochę za drogo. Zdecydowałem się ożenić z moją narzeczoną i potrzebne mi są pieniądze. Gigi, co ty wyprawiasz? Zaczyna się mecz. Zdążę. Reszta? A moja reszta? A moja reszta? Jesteś nudny, przyjacielu. Gigi, nadchodzi twój przeciwnik. Włóż kostium. Nie panikuj. Zaraz sprawdzimy. Rakietkę mam, piłeczkę też, spodenki mam na sobie. Niczego mi nie brakuje. To niemożliwe. Anna? Teraz rozegramy prawdziwy mecz Gigi. Anno, co to znaczy? Przecież my jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Wracaj na swoje miejsce, Gigi. W porządku, ale to będzie przyjacielski mecz. Jestem członkiem klubu ping-pongowego. Ponieważ ty i Dick wyzwaliście nas na pojedynek, jesteśmy przeciwnikami, rozumiesz teraz? Doszło do ciebie, Gigi? Wracaj natychmiast do swojego narożnika. Nigdy się na to nie zgodzę. Ja i Anna mamy być przeciwnikami? Musisz, opanuj się. Jeśli się nie zgodzisz, cały nasz wysiłek na nic. Jeśli nie staniesz do walki, przegracie walkowerem. Gigi! Wygląda na to, że Gigi jest zazdrosny, bo nareszcie stanęłaś po mojej stronie. Nie sądzisz, moja droga? Słuchaj, Gigi. Muszę ci coś wyjaśnić. Zdecydowałam się wstąpić do klubu tenisa stołowego, dlatego że bardzo mi się podoba Andrew. Dlatego, żebyś zaczął traktować tę dyscyplinę bardziej serio. Ale to zabawne. Co w tym takiego zabawnego? Jesteś błaznem, wiesz o tym, Andrew? To nie twoja sprawa, Susan. Dlaczego mnie obrażasz? Nie chcę, żebyś grał jedynie o hamburgery lub bilety do Luna Parku. Pragnę, żebyś zapisał się do jakiegoś klubu sportowego, tenisa stołowego, koszykówki czy jakiegokolwiek innego i żebyś zaczął wreszcie traktować sport bardziej serio, rozumiesz? Pragnęłam, żebyś spoważniał, wydoroślał. Dlatego wymyśliłam, że jeśli ja zapiszę się do klubu, to ty zrobisz to samo. Posłuchaj, Andrew, postanowiłam zagrać w tym meczu najlepiej jak potrafię. Zrobię wszystko, żeby pokonać Gigi. I jeśli mi się to uda, zgodzę się, żebyś mnie adorował. Mówisz serio, Anno? Pewnie. Jeśli wygram, będę się spotykać z tobą. Ale zastanów się, czy tego chcesz? Wiem, że istnieje ktoś, kto jest w tobie zakochany. Ktoś, kto mnie kocha bez pamięci, to pewnie moja mama albo tata. W porządku, Gigi, zaczynamy. Jasne, że zaczynamy, jestem zawsze gotowy. Gigi, jesteś prawdziwym bohaterem. Przestań mi sklepiać. Walcz, Gigi, nie daj sobie odebrać Anny. Grasz czy nie? Idę już. Serwis. Będzie mu trudno odebrać. Piłeczko, proszę, nie uciekaj. Wykończ go, Anno, zniszcz. Załatwione. Nigdy nie przegram. Ja też nie.
Musisz wygrać, Anno. Nic ci nie jest, Gigi? Wspaniale, Anno, udało się. Jest 1-0. 1-0 dla ciebie. Dalej, odbierz ją. Hurra! Anna prowadzi, udało się, jest 2-1. 2-1 dla Anny. Andrew, jesteś sędzią. Nie okazuj swoich osobistych uczuć. Zapomniałem się, masz rację. Czas na twoje fantastyczne uderzenie. Stosowałem je tylko wtedy, kiedy miałem spuchniętą rękę. Z taką ręką nie mógłbyś w ogóle grać. Jeśli nie chcesz, żeby kapitan Andrew zabrał cię Annę, nie masz wyboru. Moje sekretne uderzenie. Pamiętaj, twoje sławne odbicie. Sekretne uderzenie. Sekretne uderzenie. Dalej, Anno, jeszcze jeden punkt i wygrasz. Pamiętaj, Gigi, tylko tak możesz nas uratować. Dlaczego Gigi nie chce wykorzystać swojego sekretnego uderzenia przeciwko Annie? Rozumiem, jest zakochany. Z miłości waha się, bo bardzo ją kocha. Ten chłopak jest po prostu fenomenalny. Jeśli piłeczka nie przeleci na tamtą stronę, już po tobie. Spadnij z drugiej strony, piłeczko, spadnij tam. O nie, Anno, ale ten chłopak ma szczęście. 2-2. Dalej, Gigi, jest remis. Teraz masz szansę. Serwis. Nie poddawaj się, Anno, walcz. Orety, piłeczka leci w tamtą stronę. Specjalnie dla ciebie, Anno. O nie, Anno, nie. Brawo, Gigi, wygrałeś. Wiedziałem, że wygrasz, brawo. Wygrałeś, Gigi. Anna, cara. Kochana Anno. O, Anna, Anna, Anna. Aniu, Gigi. Gigi. Z czego się śmiejecie? Więc to był tylko sen. Brawo, brawo. Niech żyje mistrz Gigi.